Wiesz, czego ta Mazda potrzebuje? No. Liftu. Wiesz, co miało mieć lift? Mini. I co? Dzień dobry. Albo dobry wieczór. To jest nasza Mazda MX-5 NC po lifcie, którą mamy od nowości, a to jest jeden z czterech odcinków z okazji dziesięciolecia naszego życia z Roadsterem jako naszym jedynym prywatnym samochodem przez większość tego czasu. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego samochodu, na które nie odpowiedzieliśmy w jednym z trzech odcinków, to odpowiemy na nie w czwartym odcinku, czyli Q&A. A dziś wady i zalety Mazdy MX-5. Okej, okay, to jest Ania i Marek jadą, plusy, minusy, ale sobie pan splunął. Mazda MX-5. Przez okno? Przez okno, tak, że chyba już lusterko zahaczył swoje. To świetnie wycelował. Tak jak ja wtedy w tym BMW, pamiętasz? To znaczy, gdybyśmy to próbowali przez pół godziny, to byś tak ładnie nie opluł tego samochodu. No. A tak to cała Polska zobaczyła. Dobrze, do rzeczy, moja droga, do rzeczy. No więc przed zakupem tego samochodu rozważaliśmy, tak jak mówiliśmy, kilka innych. Mówiliśmy w innym odcinku, który linkuję gdzieś, oczywiście tak, gdzieś tam. I nawet ostatnio, literalnie ostatnio, bo wczoraj i dzisiaj, jeździliśmy jednym z konkurentów Mazdy. Znaczy konkurentów na naszej liście zakupowej. Tak. Bo nie jest to Roadster, aczkolwiek nie, jest to samochód wyjątkowy, jeśli chodzi o wygląd i również z otwieranym dachem, nawet jeśli nie tak bardzo zupełnie, to taka większa targa, czyli Fiat 500C. Tak. Samochód, który ma, okej, okay, może nie C, ale 500 jako taka ma 15 lat w tym roku, 2022. Tak jest. I no, to C było tam wprowadzone w miarę szybko, czyli powiedzmy, że C ma teraz, nie wiem, ze 14 lat, powiedzmy, pewnie czy 13. Coś takiego. Ale niestety jest to już samochód, który o ile wtedy był fajny, to o tyle w tej chwili czuć, że to jest samochód, który ma 15 lat, do którego ktoś po prostu dołożył nowy wyświetlacz. Tak, trochę właśnie nowego wyświetlacza. Zmienili trochę, mu lampy. Trochę innego napędu, no bo ten, o, którym jest hybryd, o! Tak, i jest miętka hybryda. A, bo to jest miętka hybryda. To jest miętka hybryda, więc niech nie przesadzają z tym znaczkiem z tyłu, bo dokładnie, bardzo ten znaczek, ciąża go. Dokładnie, to jak tak można? A przecież to takie sportowe, jak go kopnęłam, to jechał prawie jak abarth. Tak, później zmierzyłem mu 0-100 i zobaczycie w teście. Dobrze, my o Mazdzie. Będę linkowała pod spodem albo do testu, albo do zapisywarki na newsletter Marka. Tam będzie wiadomo, kiedy będzie test. Tak. Dobra, Mazda. Mazda, bo przejechaliśmy się tymi paroma samochodami, między innymi tą 500C w ogóle poległa ze względu na salon. W salonie nie byli w stanie nam jej sprzedać. Mhm. No ale to okej. Okay. Ich sprawa. Ich sprawa. No więc plusy Mazdy. Plus jest taki, że naszym zdaniem ten wygląd cały czas się broni. Tak. Ta Mazda dobrze wygląda. Zresztą 500-ka też się broni. Nie, 500-ka też, bezwzględnie. Wizualnie broni się. Tak. Całkowicie. Z zewnątrz, okej, z zamkniętym dachem MX-5 wygląda tak sobie, ale tak, ją bo się to jeździ. To jest samochód do jeżdżenia ze złożonym dachem, ale jedziemy dzisiaj z postawionym dachem, żeby coś udowodnić. Tak. A jak Ci się wnętrze podoba Mazdy? Wnętrze to jest dla mnie taki ostatni moment, łabędzi śpiew tego takiego analogowego wnętrza, gdzie do wszystkiego są gałki, przyciski i wszystko jest pod ręką i ja wiem, do czego co służy, tak, a nie jak, za przeproszeniem, w Volkswagenie obecnie, gdzie jest jeden wielki ekran i a wszystko laguje. Tak to powinno być zrobione. Tu jest zmieniarka, jak ktoś jeszcze pamięta płyty kompaktowe. Tak, aczkolwiek jest zmieniarka. Ja na niej mam MP3, więc jest tak w pół do nowocześnie. I jakieśmy 10 lat temu wepchnęli te płyty, bo jeszcze parę jedzie tutaj w schowku. Tak, ze starego samochodu przełożyliśmy. To jak wepchnęliśmy te 6 płyt, to chyba nikt tego nigdy nie zmieniał od tej pory. Znaczy zmieniane są, odtwarzane kolejne. Zmieniarka je zmienia, ale w sensie nie wyjmujesz ich i nie wkładasz innych. Ja też nie. Nie wiem, w jakim są stanie.
Nie wiem w jakim, słuchaj, w stanie takim, że każda gra. Tak. Bo ja regularnie tam sobie przeskakuję, bo na jednej jest, są jakieś musicale i jest ten Jesus Christ Superstar, ale tego nie umiem śpiewać, bo nie znam na pamięć. To jest poza tym trudne do śpiewania rzeczywiście. To jest cholernie trudne, ale jest też na przykład polski hip-hop i z tego miejsca chciałam pozdrowić Boriksona, którego stare kawałki tutaj są i regularnie je odpalam. Uwielbiam. Tak, znaczy... Ania jedzie, śpiewa i po prostu... Yo, 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 check this out, you motherfucker! Obawiam się, że tak to wygląda. 5 gram zajebistego szuwaksu. No dobra, i tak dalej, i tak dalej. Zdemonetyzują. W każdym razie... Myślisz, że tak dobrze śpiewam? No, Boriksson ma raczej taki niski głos, szczególnie teraz, ale wtedy śpiewał trochę wyżej, znaczy śpiewał, rymował. Okej, Adrem, zmieniarka jest rozwiązaniem, które już chyba nie występuje. Gdzieś w jakichś pojedynczych modelach na specjalne zamówienie. No więc właśnie, a my tu mamy tak luksusowo. Ale w ogóle luksusowe jest też to, że mamy Roadstera, bo mam wrażenie, że jest to coraz rzadsze doświadczenie, Bo nie ma roadsterów. Rzeczywiście, poza MX-5, która jest i bardzo w cudzysłów biorę słowo przystępna cenowo, czy określenie przystępna cenowo, bo to jest nadal 150-170 tysięcy w zależności tam od wersji wyposażenia, ale następne... No to jest Z4. To jest Z4, które zdaje się zaczyna się od 200... A zanim dołożysz do niego na przykład zmieniarkę, czy tam cokolwiek to BMW powinno mieć, ogrzewane fotele, które ten ma i nie wiem, co jeszcze może mieć, to zrobi się 200 kilkadziesiąt tysięcy. A jak już tak jesteś przy tym, to wtedy myślisz, kurczę, ale dwulitrowy silnik do Z4. No nie, no to już bierz pan tę trójkę. Tak, i robi się z tego 300 kilkadziesiąt tysięcy. Dokładnie, więc niestety Roadstery się skończyły, bo jakby... Przeszliśmy od czasów sedanów, roadsterów, kabrioletów i kupę kabrioletów w latach 90. i 2000. No właśnie. Było tego mnóstwo, ale ludzie stwierdzili, że wolą crossovery, także to wasza wina. Dokładnie. Dlaczego nie kupiliście? Kupowaliście crossovery? Albo kabriolety? Nowe, podkreślam, bo używane to każdy sobie może kupić. O ile jeszcze w ogóle jeździ. Znaczy, no wiesz co, nie każdy może sobie kupić, bo siłą rzeczy jest i będzie ich coraz mniej. Ale to... A nie, poczekaj. Jeszcze coś mi przyszło do głowy, nie Roadster, ale co do zasady można sobie kupić coś kuriozalnego, nie w Polsce. No. Suwa... T-Roc Cabrio. T-Roc Cabrio i jeszcze był Evoque Cabrio. I był Evoque Cabrio. O kurczę, nawet widziałem ostatnio Tak, w Jastarni, jak byłeś z tatą na wakacjach. Tak. To przyjechała, autentycznie Solaris przyjechała, zresztą z jakimś pitbullem mam wrażenie. No to legitnie, to znaczy totalnie jeździłabym. Tak, znaczy... No. No, okej, okay. Także są takie samochody, tylko ludzie ich tylko nie jest ich niewiele. No i okej, okay. Ja rozumiem, nie każdy lubi jazdę z wiatrem we włosach. Z kim to dzisiaj, nie dzisiaj, z kim to pewnie na festiwalu M, z kimś rozmawialiśmy o tym, że roadstery i kabriolety to ogólnie po co to komu, bo to nigdy nie ma na to pogody. Wprost przeciwnie, pogoda jest zawsze, dziś w szczególności, aczkolwiek mamy zamknięty dach, o czym za chwilę, nie zepsuł się, w każdym razie ja rozumiem, że nie każdy musi to lubić i warto spróbować paru doświadczeń, żeby się przekonać, czy to jest to. Bo na przykład po otwarciu dachu w Roadsterze jest o tyle fajnie, że z tyłu już za bardzo nie zawiewa, bo siedzisz praktycznie na ścianie. Tak. Natomiast jak jechaliśmy tą 500C, czy dowolnym innym kabrioletem czteromiejscowym, to jeżeli nie masz tego... Windstoppera za sobą... Za siedzeniami tak, tutaj... To tam strasznie zawiewa. W ciepły dzień bardzo fajnie, ale już taki dzień jak dziś, kiedy jest tam raptem 20 stopni, to niekoniecznie. Mnie dzisiaj było potwornie zimno, jak jeździłam pod kamerę. Tak. A z kolei roadsterem bez problemu, szczególnie jeszcze jak się włączy ogrzewane fotele, to ten. W zimie jeszcze warto mieć czapkę, żeby zatoki. I poza tym... Czapkę, szalik, podgrzewane fotele, które tak jak tak. mówiliśmy, mamy. W Peugeot 308 Coupe Cabrio było jeszcze i zresztą w Mercedesach też, bo to właściwie tak, jest tam normalnie szło, tutaj nawiew takie... na kark. To było bardzo przyjemne. Mhm.
Okej, a co Ci się jeszcze podoba w Mazdzie? Znaczy, podoba mi się to, jak ten samochód się prowadzi i okej, teraz jedziemy akurat drogą szybkiego ruchu. Teraz to ale tak. On jest tak czuły i ja cały czas czuję takie leciusieńkie wibracje na kierownicy i to nie jest... Poczekaj, bo zaraz ktoś napisze, tak, no, że... bije koło. Nie, 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 to nie jest, że bije koło, tylko to jest, że ja po prostu czuję... O, przejechaliśmy po kamyku właśnie. Ja to wszystko czuję i ja rozumiem, że nie każdemu musi się to podobać, ale akurat w tym samochodzie, który jest, jakby na to nie patrzeć, samochodem bardzo sportowego fryzjera, to mi się podoba. Wiesz co, ale to jest przyjemny samochód, bo na przykład zawieszenie jest miękkie. To nie jest już taki usportowiony. Nie, pamiętasz, nie zepsuliśmy go przez zglebienie, jak wielu ludzi z Mazda klubu czy tam cokolwiek chciałoby robić. Chciałoby robić i pytało się nas, kiedy gleba. Nigdy. Nie, nigdy gleba, bo ten samochód ma bardzo dobre zawieszenie. Takie jest, ono jest na tyle pływające, że da się wyczuć jego limit. I na tyle też miękkie, żeby właśnie na co dzień dało się tym jeździć bez takiego... On i tak wystarczająco wibruje i ja o tym wiem, że on wibruje, ale jest spoko. Skrzynia biegów jest super. Kurczę, są tak krótkie te przełożenia. Znaczy przełożenia skok, bo przełożenia są długie, bo to jest w ogóle silnik wolnosądzy. Jego się ciągnie. A on teraz dopiero mówi, o, teraz tak lubię, rób mi jeszcze. No. I tak tu sobie żyjemy. Ale możemy przejść do minusów, bo myślę, że już go że słyszycie. Że słyszycie te minusy. I teraz tak, gdybyśmy jechali z otwartym dachem, to w ogóle byłoby... Nie, byłoby nieznośnie. Tak, ten samochód w taką trasę, gdzie się jedzie po autostradzie, no to z otwartym dachem nie. To akurat dotyczy większości kabrioletów. Po prostu powyżej 100 na godzinę to nie jest przyjemne. Tak. Natomiast z zamkniętym dachem, no tu siedzimy pod twardą kopułą i to wszystko rezonuje. Tu gdzieś jest dyfer, tu jest skrzynia biegów, tu jest silnik i jeszcze tam jest ten taki... Ta taka membrana? Tak, taka membrana, która tu nam przekazuje trochę, żeby tak robiło. Kolega, który psuł swoją, znaczy uturbiał swoją Mazdę, tam wywalił to czym prędzej i miał więcej miejsca na turbinę, czy cokolwiek. Tak, a później i tak jeździł na lawecie, więc... Tak, Skoda ciągnęła na lawecie jego MX-5, bo to grzała się po dwóch okrążeniach tam na tym torze. Ale on na Poznań jeździł, czy...? Nie, tam na Jastrząb, więc to wiesz... Co to tam... Cykakeje. Okej, ale właśnie, jeszcze. Myśmy wybrali tę wersję z twardym dachem, a nie z miękkim, bo to miało być nasze daily i tak. To i było przez wiele większość lat. Czasu, tak. I generalnie jakoś tak, nie wiem, czuliśmy się bezpieczniej wybierając twardy dach? Tak, to było 10 lat temu. Rozmawialiśmy wtedy z kolegą, który przez wiele lat wcześniej jeździł Punto Cabrio. I on mówił, że tam mu ten miękki dach niestety wandalizowano. To znaczy, co jakiś czas ktoś mu tam gdzieś coś przeciął i tak dalej. No, i to bardzo nieładne. To znaczy... Więc nawet jeśli to się w tej chwili już nie dzieje, to te 10 lat temu na pewno wpłynęło to na naszą decyzję. Tak, ale też jest to coś, co pozwoliło mi jakoś, nie wiem, czuć się właśnie bezpieczniej w zimie, czy nawet jakoś, nie wiem, nie miałam wrażenia, że muszę robić jakieś dodatkowe zabiegi, ani na przykład na zimę, tak jak dużo osób, które mają NA i NB, oni mają takie aftermarketowe stały twardy dach, skorupy, tak. Które po prostu na całą zimę nakładają. A wiesz, ja tego nie muszę robić, czy ty nie. Tego nie musisz robić, bo po prostu jeździmy... jak trzeba to otwieramy, jak nie trzeba to nie otwieramy. No więc... Tak naprawdę przy minus 10 dopiero tam ta hydraulika zaczyna trzeszczeć, więc... staramy się w innym zakresie temperatur tak, tego pilnować. Pilnować temperatury, ewentualnie jeżeli jest taki ładny, mroźny dzień, to trzeba zjechać do jakiegoś garażu ogrzewanego, poczekać chwilę, otworzyć sobie dach, wyjechać i potem zrobić w drugą stronę. Okej, jest jeden minus twardego dachu. To, że otwiera Skoda. Się... Co? Skoda jest minusem tego twardego dachu. Dlaczego Skoda? Bo on się otwiera 12 sekund i zamyka. To jest prawie tyle, ile klapa w RAV4. Co trwa całą wieczność, jak co wiemy. Co trwa całą wieczność. I teraz tak, podjeżdżasz na światła i zaczyna tropić. Tak. No więc zaczynam składać dach. Tak. I to trwa 12 sekund. Oczywiście, zgodnie z prawem Murphy'ego, jak ty możesz przyjechać, dosłownie właśnie się zapaliło czerwone. Zaczynasz tę procedurę i natychmiast włącza się zielone, a z tyłu, kurczę, Skoda. Ha ha ha.
będziemy musieli coś ciszyć na postprodukcji, tak. Dlatego że... Właśnie wywaliło wszystkim bębenki. Tak. Ale tak wygląda Skoda. Niestety to częste. I o Boże, tyle razy, ile razy ja po prostu już mam to przećwiczone, jak wracałam od rodziców. To jest stała trasa, którą pokonuję do Legionowa i od Legionowa. I jak tylko zaczynało padać, to ja po prostu skręcałam w pierwszą polną drogę, bo stwierdzałam, że szanse na to, że ktoś mnie tam dopadnie i zacznie tam na mnie trąbić, że nie wiem, zawracam, kładę dach, siadam, cokolwiek, są mniejsze niż na światłach. Bo a na światłach czerwone, pik, zielone. Nie wiem, jak to jest możliwe. Ktoś siedzi tam z kamerką i chyba przepraszam, ale Aviomarin odpawia nas, wybawia. Bardzo dobra reklama. Bardzo dobra reklama i jest zresztą paw, w sensie zwierzątko tak. Takie. Słuchaj, jako dziecko, które całe dzieciństwo żarło Aviomarin, wiem jak jest. No. Wiem jak było. Także ten dach ma swoje wady i zalety. A, jeszcze a propos, bo ktoś ostatnio właśnie mówił, że to jednak trzeba było miękki i tak dalej. Nie. Więc w Maździe tej MX-5 z miękkim jest o tyle fajnie, że rzeczywiście otwierasz sobie to jednym ruchem ręki. No tak. I zamykasz podobnie, tylko trzeba uważać na bark. Tak jak to było w tym, mieliśmy Fiata 124 takiego. Tak, no który też jest Fiatą. Fiatą. Fiatą, tak. Ale ten dach to jest rzeczywiście szmata i tam też jest głośno z zewnątrz. Nawet jeśli nie rezonuje, to jest głośno po prostu z zewnątrz. Po prostu jest głośno. Natomiast w takim Z4, nawet jeśli to wygląda jak szmata, to z zewnątrz jest tylko pociągnięte prezentem, a pod spodem jest kompozyt, a potem od środka jest wygłuszenie. No i być może stąd się bierze ta różnica w cenie, tak, między tymi dwoma modelami. Tak, oni po prostu to zrobili drożej. Drożej i lepiej, ej, no, jeśli chodzi o komfort. Nie widzę przeszkód, no jakby taki samochód sobie przyjęli, że stworzą, tak, który będzie bardziej komfortowy. No, za coś się płaci, za to premium. Tak. Słuchaj, to znaczy, ja nie narzekam. Jeśli chodzi o pakowanie do Mazdy, to jeśli nie oglądałeś, nie oglądałaś odcinka o pakowaniu, to jest oczywiście w opisie. Ja nie narzekam. Najgorsze było to, jak musieliśmy, jak wieźliśmy suweniry z Berlina i trochę się te czekoladki tak roztopiły. Ale tylko trochę. Ale tylko trochę. Poza tym moi rodzice zjedli je z przyjemnością, tak czy inaczej. Tak, więc jak jedziesz w trasę, to rzeczywiście suweniry niekoniecznie. Możesz się zapakować naprawdę dobrze, ale niekoniecznie jest miejsce na cokolwiek ponadprogramowego. A no właśnie, o, jeszcze uchwyty na napoje. Są w drzwiach i to jest plus. Są też tu, więc w sumie są cztery, tylko że tu... Tutaj jest... nie jest to za wygodne, bo trzeba zmieniać... Biegi, tak, biegi. Trzeba zmieniać biegi, to tak. I okej, okay, dobra. Na T-Rexa. Teraz mamy duże butelki ze sobą, ale nawet jak mamy mniejsze kubki, na kawę, to nadal robi to trzeba takiego, to robić tak i to nie jest zbyt przyjemne, więc to też przyjęłabym jako minus Mazdy i to, że te tutaj stoją na słowo honoru. Tak, co i tak jest lepsze niż w ND. Bo w ND to pamiętasz, tu jest taki wpinany jeden i tu są jakieś wpinane, to znaczy, i to jest w ogóle... W ND to jest w ogóle dla mnie jakaś abominacja, dlatego że ten samochód nie jest moim zdaniem lepszy niż poprzednia generacja. I okej, okay, być może mówię tak też dlatego, że mam tę poprzednią generację, ale naprawdę jak do niej wtedy wsiadłam, jak ją wtedy mieliśmy, to miałam takie uczucie takiego, oj no kurde. To wszystko? I co? I to jest to, nad czym żeście tyle czasu myśleli, chłopaki i dziewczyny? Tak. No super! I ja wiem, że oni tam chcieli zejść poniżej jednej tony, co im się udało, tylko z tym mniejszym silnikiem i tak dalej. No właśnie. Ale to jest taki samochód ciasny na siłę. Ale jedną rzecz, którą ND ma lepsze, a propos wad tego, no, to jest zawieszenie. My mamy... Tu jest niby zawieszenie, Pilstein. Problem w tym, że tak, okej, po pierwsze... Pamiętasz, jak pojechaliśmy do Bałtryków na działkę? Tak. Dwa razy, rok po roku, raz jeden amortyzator, raz drugi tylny amortyzator, ale to na gwarancji, więc nie ma problemu. Natomiast te amortyzatory w zimie się bardzo usztywniają i wtedy samochód zaczyna dobijać. Tak. A ND już tego nie robi i nie wiem... Czekaj, ty patrzyłaś na rachunki, tu były wymieniane amortyzatory, czy jeszcze nie? Poza tym gwarancyjnym. Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. Nie, 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 nie.
Więc może, jak wymienimy kiedyś amortyzatory na nowsze, w sensie nowsze, bo to się zużyły, dostawy, tak, to też będzie lepiej. To też będzie lepiej. Aha, bo dodam, to jest od początku. To nie jest tak, że... Nie, że myśmy coś zepsuli. Nie, on po od początku tak w zimie dobija. Jest jeszcze jeden minus Mazdy. To znaczy plus, a zarazem minus. Plus i minus to jedyne, co widzę. Dobra, tak. Nie. Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. Ona jest taki system właśnie. Dobrze? No. Plusem jest to, że mamy dwa schowki. Tutaj i tutaj. I ten jest właśnie zamknięty na klucz. No właśnie, to jest ten minus. Oba są zamykane na klucz. Ale jeżeli zamkniesz je na klucz, potem wsiądziesz do samochodu, jedziesz i przypomni ci się, ej, kurczę, miałem tam... Okulary. To dupa. Trzeba się zatrzymać. Wyjąć kluczyk ze stacyjki, pogmerać kluczykiem tutaj, otworzyć, zamknąć ewentualnie jak się chce, albo już nie zamykać, bo coś drugiego ci się przypomni i jechać dalej. Dlaczego to nie może być spięte z zamkiem centralnym? Bo okej, rozumiem, muszą być zamykane schowki, bo inaczej ktoś przez dach... Nie, to, że one są zamykane, w ogóle jest dobre, ale to, że nie mogę się do nich dostać jak jadę... Tak, jeżeli nie pamiętałaś o tym, to jest problem, tak. Tak. A przy okazji, to już pewnie mówiłeś, to chyba mówiliśmy w pierwszym odcinku. Tutaj, gdybyście kiedyś jechali czyjąś MX-5, to tutaj jest cięgno do otwierania klapy od wlewu tak. paliwa. Nie należy tego robić na siłę. To znaczy można, ale po co, bo to drogo wyjdzie. Także nie ma go tutaj. Nie ma go tutaj, nie ma go nigdzie. Jest tutaj jest taka pętelka. Pociągasz pętelkę, otwiera się klapa. Co ma poniekąd sens, bo to jest najkrócej do tego, do baku, do wlewu. Tak. Właściwie on jest po tej stronie. Ale tak, no to jest najkrótsza linka, a wiadomo, że Mazda jest od lekkości, więc jak tej linki jest tam o 20-30 cm mniej, to samochód jest lżejszy automatycznie. Mówiłeś o jakichś naprawach, które żeśmy robili. Poza tym, że raz czy drugi żeśmy tam mieli jakieś tam podrapania, które żeśmy sobie sami usuwali, bo o Jezu, ktoś w coś wjechał, ktoś nie wcelował w drzwi od garażu. Ktoś nie wcelował w bramę wjazdową na ten i walnął w słupek. Ktoś w dywanik z samochodu wyjął i zaczął go trzepać o zderzak. O Jezus Mario, bo tak mi ręką starczyło. To nie było jakichś większych... Fuck upów. No były te Bilsteiny, ale to tak jak powiedziałeś, one były na gwarancji. Parujący był jeden... Xenon. To się też na gwarancji zrobiło. To się też zrobiło na gwarancji. A poza tym jeszcze później w ramach współpracy i tak mieliśmy wymienione reflektory. Nie reflektory, tylko żarniki. A, żarniki. O, przepraszam. Zamek centralny po stronie pasażera się zepsuł. Zepsuł się. I to było wymieniane już poza gwarancją, bo to już było nie tak dawno. I wtedy był ten taki dziwny dźwięk. O kurde, to brzmiało drogo. Brzmiał drogo. Brzmiało, jakby coś się odkręciło pod deską. Louis Vuitton. Tak. Właśnie tak. Nie, on bardziej brzmiał tylko Louis. Jeśli co. Dobra, nieważne. To coś brzmiało, jakby było tam luźne. I już się obawiałem, że trzeba będzie pół samochodu rozebrać, prawda? Tak, żeby to znaleźć, a potem nie będą potrafili znaleźć. Okazało się, bo najlepszą wyszukiwarką jest YouTube. Że to coś... To coś było tu. Tu się luzuje śruba, okay. która mocuje ten taki klips, o który zapina się o to. No tak. Tu się gdzieś coś luzuje. Coś się poluzowało. Tak, no, ta śruba wypada i tu sobie grzechocze w tej takim korytku, w tym miejscu. No i dźwięk był taki, że można się było popłakać tak, naprawdę. Ale to jest ciekawe a propos rezonowania, bo to sobie waliło tu, a brzmiało jakby było tu. Mhm. Ja to w ogóle słyszałam bardziej po mojej stronie, co też już w ogóle było przedziwne. Tak. No ale dobra, Marek znalazł, Marek naprawił tak. i to jest Nawet to. Takie rzeczy potrafię naprawić, to naprawdę trzeba było zdjąć 3 rzeczy, 4 odkręcić śruby i piątą przekręcić. W ogóle takie rzeczy jestem w stanie robić. No i co? I to są właściwie wszystkie rzeczy, jakie żeśmy naprawiali w Mazdzie. Tak. Nie wiem, czy tam raz nie była
klimatyzacja nabijana, ale nawet nie wiesz pamiętam. Wiesz co, ale to chyba bardziej było na zasadzie, że czyszczona była po prostu. Że chłopaki zadzwonili, bo wydaje mi się, że to też mogło być tak, że ta Mazda jakoś wtedy bardzo długo stała. Może. I chłopaki podczas serwisu zadzwonili i powiedzieli... Coś było, wiesz co, coś było z jakimś... ze świecą czy coś jesienią. Pamiętasz, że ona tak nierówno pracowała? Tak, to było i zniknęło. Znaczy zniknęło, bo naprawili. Nie, no bo naprawili, no bo od tego jest nasze ASO, że potrafią... Nie wiem, jakiś tam wtrysk czy cholera wie, co tam było. Przede wszystkim są też proaktywni, co ja doceniam, bo, tak. bo z tą klimatyzacją to oni to zaproponowali. To nie jest tak, że ja musiałam, że panowie, a może byśmy jeszcze klimatyzację? Tylko po pierwsze jest to na liście rzeczy, które się sprawdza, a po drugie oni sami powiedzieli, że to nie na zasadzie, dobra, jeszcze pół jest, to, tak. to dobrze. Tylko od razu powiedzieli, że rekomendowaliby dopełnienie. I to jest to. No i szyba była wymieniana, no ale szyba, no to dlatego, że kamień strzelił. I to zresztą akurat jak zaczęliśmy podróż. Więc na szczęście to było tylko tutaj, to był odprysk, więc nie było żadnego pająka. Więc mogliśmy jechać dalej i no. I co? I co? I właściwie to tyle. Trzeba uważać tylko, jak się jeździ Mazdą. Bo te wszystkie wielgachne SUV-y nie widzą Mazdy. Co jest poniekąd zrozumiałe, bo nasz dach kończy się jeszcze pod ich szybą. Więc okej, okay, jeżeli jest się za blisko takiego samochodu, albo nie wiem, gdzieś się jest tu pod jego łokciem, to on po prostu nie widzi. Wystawia łokieć, okej, okay, ej, co to? O, Mazda. O, Mazda. No, więc to właściwie... To nawet nie jest minus Mazdy jako taki. Tylko obserwacja. Tylko coś, na co trzeba zwracać uwagę, jak się ta Mazda prowadzi. I tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, co oczywiście powinnam była powiedzieć na początku, ale mam nadzieję, że ktoś dotrwał. Więc jeżeli macie jakieś pytania o Mazdę, jak najbardziej zadawajcie je. Widziałam już też poprzednie pytania pod poprzednimi odcinkami. I jak to się ładnie mówi, zaadresujemy je w kolejnym odcinku, czwartym, w którym będą odpowiedzi na wasze pytania właśnie. Tak jest. A tymczasem proponuję drugą kawę w domu. Właściwie trzecią, ale kto liczy. Chciałem zaśpiewać coś po hip-hopowemu o kawie, ale chyba oni nie śpiewali o kawie, prawda? Nie, raczej był Dom Pérignon. A, i... Biały je nosy, biały je nosy. Tak, Tadego też pozdrawiamy. I księcia Kapotę. Pozdro 600 mordy. Dziękujemy, że oglądasz kanał Ania i Marek Jadą. Nie zapomnij dać nam suba i włączyć powiadomień o nowych odcinkach. Publikujemy kilka razy w tygodniu. Testy, pierwsze wrażenia i inne materiały około motoryzacyjne. Można nam też zadawać pytania tutaj i na Instagramie. Ania i Marek Jadą. Do zobaczenia w następnym odcinku.